Cześć, z tej strony Kamila z motokaina.pl. Witam Was w niedzielny poranek, trochę chłodnawy na torze Jastrząb. Tutaj będę dzisiaj brała udział w wyjątkowym wydarzeniu, przynajmniej dla mnie, jakim jest trening sportowej jazdy, nie byle czym. Już Wam pokazuję. Całą tą gamą stojącą za mną, czyli rodziną AMG, głównie kompaktami, ponieważ sam trening kładzie nacisk na pokazanie jak najwięcej sportowych możliwości hatchbacków, czyli A35, A45S, ale są tu także przedstawiciele inni. Zaraz Wam pokażę dokładnie, czym będziemy dzisiaj jeździć, a tymczasem już słyszę warkot silników AMG. I już sama czuję ekscytację, ponieważ no, praktycznie każda z tych aut to jest około 300 koni, niektóre więcej. Nie każdy ma jakieś własne właściwości, własny sposób pokonywania tego toru. No dzisiaj będziemy je popychać do granic możliwości. No i sama jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie i czego sama się dzisiaj w sumie nauczę. No i jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że będzie to czas niezapomniany i postaram się Wam przybliżyć, na czym polega właśnie szkolenie sportowej jazdy AMG Driving Experience, bo to jest właśnie to wydarzenie. Zapraszam. No to właśnie dzisiejsze gwiazdy, czyli A35 w hatchbacku, A45S, jest także GLA45S, jest także A35 w nadwoziu liftback. Sami zobaczcie, ta reprezentacja jest naprawdę godna. GLB35, CLA45S, CLA45S jako shooting brake. No i C63S. A także od razu to, co Wam zapowiem już na wstępie, po drugiej stronie toru stoją na parkingu i czekają na nas kolejne auta, między innymi GTR. Experience to pierwszy podstawowy etap cyklu szkoleń jazdy sportowej AMG Driving Academy. Stanowi on wstęp do treningów AMG Performance Training i AMG Drift Experience. A ten samochód będzie zwieńczeniem naszego dnia na torze Jastrząb, ponieważ będzie tutaj próba czasowa, takie małe zawody i 6 osób z najlepszym wynikiem będzie mogło się przejechać na prawym fotelu właśnie AMG GTR. Jednodniowe szkolenie, w którym miałyśmy przyjemność wziąć udział, jest hybrydą. Część kursu obejmuje doskonalenie techniki jazdy na torze, część koncentruje się na technice hamowania, w tym awaryjnego i wychodzenia z poślizgu, a jeszcze kolejna partia ma na celu przede wszystkim ekspozycję pojazdów AMG w warunkach miejskich. Ćwiczenia testujące koncentrację i szybkość reakcji kierowcy pokazały, jak ogromną różnicę w drodze hamowania robi nawet dodatkowe 10 km na godzinę na liczniku. W warunkach gorszej przyczepności samochód nie jest tak posłuszny, jak mogłoby nam się wydawać, a pozornie właściwe ruchy momentalnie okazują się bardzo zgubne. I właśnie o to chodzi. Trening ma nie tylko szlifować umiejętności kierowcy, ale też nauczyć go pokory i uświadomić każdemu, że nieważne jak dobrze radzi sobie za kółkiem, zawsze można nabyć nowe umiejętności. Druga część kursu skupiła się na jeździe po mieście. Do dyspozycji uczestników oddano mocniejsze samochody, w tym modele E53 Cabrio, GT63S 4-door Coupé oraz, jak się okazało, wspomnianego już GTR. Co kilkanaście minut uczestnicy przesiadali się do kolejnych aut, aby na własnej skórze przekonać się, jakie różnice wybijają się między nimi na co dzień. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że będę prowadzić 585-konnego GTR-a, dlatego byłam szalenie podekscytowana. Podchodziłam do auta w podskokach, aby w końcu móc usiąść za kierownicą jednego z najbardziej wyjątkowych pojazdów w stajni AMG. Przez te kilka kilometrów uśmiech nie schodził z mojej twarzy i pomimo, że manewrowanie w ciasnych nawrotach jest zadaniem wymagającym ogromnej precyzji i opanowania, o tyle zauważyłam, że im szybciej GTR jedzie, tym łatwiej jest nim kierować. Także nie ma wątpliwości, po co stworzono ten samochód. W tym roku wystartował już 8 sezon AMG Driving Academy Poland. Szkolenia rozpoczęły się w czerwcu, a kolejne przewidziano na lipiec, wrzesień oraz październik. Osobiście uważam odbyty trening za szalenie cenne doświadczenie i uważam, że każdy kierowca, a w szczególności każdy właściciel auta AMG, powinien zapisać się na to wydarzenie. Uwierzcie mi, że będą to bardzo dobrze wydane pieniądze.